4 minuty temu minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko, dobry wieczór, witam Państwa, zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł, które jak zawsze od poniedziałku do czwartku o tej porze rozpoczynamy na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, gdzie w całym kraju można nas odbierać za pomocą odbiorników radiowych, a na całym świecie ze strony radioplus.pl przez internet za pomocą dowolnych urządzeń, które potrafią łączyć się z siecią. Na Facebooku, czyli tam, gdzie zwykle, pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus, zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, przeżyciami, może nawet dzisiaj powiem głębiej, przemyśleniami, refleksjami, bo dzisiaj mamy pewien wieczór szczególny, bo dlaczego, to powiem o tym za chwilę, to dłużej się tego nie da trzymać w tajemnicy, tym bardziej, że to główny temat dzisiejszego wydania, ale zachęcam Państwa do tego, żeby dzisiaj szczególnie być z nami razem i być ze sobą razem, no bo społeczność świetlików to jest grupa, która wspiera się nie od dzisiaj, od wielu, wielu lat. Zapraszamy też te osoby, które są z nami dzisiaj po raz pierwszy, aby do tej społeczności się włączyły. Tak więc pozdrawiamy wszystkich świetlików. Razem z gościem dzisiejszego programu, którym jest profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca akademicki, związany z Kolegium Civitas, Akademią Wymiaru Sprawiedliwości i Kolegium Humanum. Witam cię serdecznie, Piotrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam cię Pawle serdecznie, oczywiście jeszcze bardziej serdecznie wszystkich słuchaczy, drogich świetlików i bardzo się cieszę na nasze nowe spotkania. Bo... No właśnie, to są nowe. Pozwól Piotrze, że zrobię tutaj krótkie wprowadzenie, bo stali słuchacze, którzy od wielu lat towarzyszą nas tym światłom, pamiętają cykl Księga Psalmów. Ten cykl prowadziliśmy razem z Aliną Szatkowską, animatorką ze wspólnoty Dom, również teologiem. Z wielu przyczyn Alina nie mogła kontynuować naszej wspólnej przygody. Bardzo żałowała tego, ale no tak się poukładały losy. Aliny, pozdrawiamy cię serdecznie, Alino, jeżeli nas słuchasz, wszystkiego dobrego ci życzymy. I otóż przez długi czas Państwo bardzo się domagaliście, aby ten cykl wrócił. Ja czekałem na dyspozycyjność Aliny, ale w pewnym momencie, kiedy już okazało się, że już 100% Alina nie będzie mogła wrócić do tego cyklu, zaproponowałem to Piotrowi, który przyjął, za co ci serdecznie dziękuję. To też, proszę Państwa, dzisiaj po wielu, wielu, nie powiem miesiącach, ale po paru latach od ostatniego spotkania w cyklu Księga Psalmów wracamy do tego miejsca, w którym cykl przerwaliśmy, bo ostatni psalm, jaki rozważaliśmy z Aliną Szatkowską, to był psalm 47. Dzisiaj rozważać będziemy psalm 47. Formuła tego programu... Nie wiem, Pawle, ja podołam, ale przyjmuję z Bożą pomocą wyzwanie. Księga Psalmów jest mi bardzo bliska. Jak tylko kilka miesięcy temu powiedziałeś o tym, że chodzi ci to po głowie, to ja jakby nie miałem sekundy zastanowienia, bo jest to jedna z moich ulubionych ksiąg Starego Testamentu. Chodzę z psalmami często, więc jakby bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, a minęły prawie, bo z tego co widzę, to mi pomaga internet. Ostatnia audycja z Aliną, którą serdecznie także pozdrawiam, to 4 lutego 2021. No więc minęło 2,5 roku. Dwa i pół roku minęło. Proszę Państwa, te 2,5 roku oczekiwania właśnie ziściło się w dzisiejszym programie, tak więc zanim przejdziemy, to ja pozwolę sobie króciutko przypomnieć, jak wygląda formuła tego programu w cyklu Nocnych Świateł. Na początku po prostu czytamy psalm, kolejny psalm i potem przechodzimy przez poszczególne jego wersy, zastanawiając się, co one mówią nam w odniesieniu do ksiąg Starego Testamentu, Nowego Testamentu, nauczania Kościoła,
teologii szeroko pojętej, ale także naszego osobistego doświadczenia i doświadczenia osób, które nam to swoje doświadczenie powierzyły, pozwalając na to, aby je upublicznić, może bez jakichś szczególnych danych osobowych, bo tutaj RODO też oczywiście to jest rzecz istotna, natomiast nie nadużywamy tego, ale sięgamy czasami, z Aliną sięgaliśmy do pewnych sytuacji, które nie pozwalały identyfikować osób, ale pozwalały przeżyć razem z nimi jakąś bardzo taką symptomatyczną, powiedziałbym, dla tego psalmu, dla jego treści, konkretnego przeżycia. Oczywiście, jeżeli to nie były nasze, a często mówiliśmy też o własnym doświadczeniu, bo w gruncie rzeczy to jest najbardziej istotne. Jeżeli mamy czyjeś świadectwo, że tak powiem, podane w pierwszej linii bez cytowania. Otóż no, będziemy do tego wracać. Oczywiście w ten sposób też to rozważamy. Z Aliną posługiwaliśmy się dwoma pismami biblijnymi. Ja korzystałem z Biblii Tysiąclecia, Alina korzystała z Biblii Paulistów. Piotr, wiem, że przygotował zdecydowanie obszerniejsze teksty biblijne, tak więc można się spodziewać, że będziemy tutaj mieli bardzo bogatą treść. I na koniec zawsze stawiamy to pytanie, jak treść tego psalmu odnajduje się w historii życia Jezusa Chrystusa, jego tutaj na ziemi, czyli jak odnieść go do Ewangelii. No i stawiamy, tak zamykając to spotkanie, pytanie, które odnosi się do nas wszystkich słuchających, do nas także tutaj, którzy to spotkanie, to rozważanie przygotowujemy, jak ten psalm odnajdujemy w swoim życiu. Tak więc, żeby już nie przedłużać, to zadam tylko takie, powiedziałbym, fundamentalne pytanie na początek, które zawsze stawialiśmy z Aliną. Jeżeli mamy listopad, to oznacza co, Piotrze? No, jeśli mamy listopad, to oznacza, że mamy w tej chwili jeszcze ostatni moment okresu zwykłego. I niedługo szykuje się Adwent, ale Kościół w listopadzie przede wszystkim modli się za osoby zmarłe. No to widzisz, ja taką bardziej prozaiczną odpowiedź tutaj przeszykowałem, mianowicie już tylko 7 miesięcy zostało do wakacji. I przechodzimy do psalmu. Proszę Państwa, psalm 47 zatytułowany został przez redaktorów Biblii Tysiąclecia Bóg na tronie królewskim, aczkolwiek nie jest to tekst biblijny, tylko redakcyjny. A sam psalm brzmi następująco. Kierownikowi chóru synów Koracha psalm. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, bo Pan Najwyższy straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. Wybiera dla nas dziedzictwo, chluby Jakuba, którego miłuje. Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy dźwięku trąby. Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie, gdyż Bóg jest królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama, bo możni świata należą do Boga, On zaś jest najwyższy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Piotrze, ten pierwszy wers, on jest taki dosyć charakterystyczny dla wielu psalmów, mianowicie charakteryzuje go pod względem formalnym, ale także wykonawczym. I tutaj, ponieważ mieliśmy dość długą przerwę, jak sami wspomnieliśmy, ponad 2,5-roczną i Alina oczywiście wspominała o tym wielokrotnie, przynajmniej na początku, w pierwszych miesiącach, kiedy wracaliśmy do psalmów kolejnych, co oznacza ten wers kierownikowi chóru? Kim byli synowie Koracha? Może wróćmy do tego. I dlaczego słowo psalm zostało wypunktowane jako osobne, można powiedzieć, zdanie składające się z jednego słowa? No więc po kolei, szanowni państwo, psalm ważny i każdy psalm przede wszystkim pochodzi z Księgi Starego Testamentu, a więc z Księgi Psalmów. Jest to księga, która jest jedną z najpiękniejszych ksiąg i wiele midraszów żydowskich jakby daje temu świadectwo od samego początku redakcji tekstu. Między innymi istnieje taki midrasz, w którym zapytany rabin o to, którą księgę należy czytać, mówi, że istnieje
jedna najważniejsza księga to jest Shir HaShirim, czyli pieśń nad pieśniami, a zaraz po niej jest księga psalmów. No i to jakby już na samym wstępie pokazuje ogromną wartość księgi psalmów. I judaizm przede wszystkim, ale także chrześcijaństwo w księdze psalmów widzi nie tylko i wyłącznie tekst objawiony, to jest oczywiście przede wszystkim. My do tego dokładamy ten aspekt związany z zbawieniem, czyli to, co Pawle powiedziałeś, że będziemy kończyli tą chrystologią i będziemy szukali śladów Chrystusa w tym psalmie, ale przede wszystkim i judaizm, i chrześcijaństwo, szeroko pojęte, nie tylko katolicyzm, ale także prawosławie przede wszystkim, czyli te wschodnie chrześcijaństwo, ale także nasi bracia protestanci, widzą w tym tekst modlitewny, tekst śpiewany. I to jest absolutne takie ABC każdego psalmu, że państwo w psalmie znajdą didaskalia, tak jak w tekstach antycznych. To jest nic nowego pod słońcem. Jak państwo wezmą sobie Sofoklesa czy inne teksty antyczne, także znajdą tam państwo didaskalia, czyli pewne podpowiedzi, pewne wyjaśnienia. I w księdze psalmów, między innymi właśnie w tym psalmie, który teraz, Pawle, przeczytałeś, mamy konkretne skierowania do tego, kto ten tekst powinien recytować, komu on jest dedykowany, kto powinien go wymawiać, kto powinien go śpiewać. Nawet mamy w niektórych momentach, jak twierdził wybitny muzykolog kościelny, którego serdecznie pozdrawiam, myślę, że jeden z największych miłośników psalmów, bo też wiele tekstów pięknych pieśni kościelnych na podstawie psalmów napisał ksiądz magister Wiesław Kądziela, no wielka osobowość nie tylko Kościoła Warszawskiego, ale myślę, że całego Kościoła w Polsce. Tam widać także treści związane z melodią, widać bardzo konkretne także sformułowania, które mówiły, jak należy śpiewać dane teksty. Więc tutaj kierownikowi chóru, no to oczywiście wiemy, komu jest ten tekst dedykowany. Kolejne pytanie, które zadałeś, no to oczywiście synowie Koracha, tak? Kim był Korach? Szybkie wyjaśnienie. No to oczywiście postać biblijna ze Starego Testamentu, Lewita. Kuzyn Mojżesza, więc bardzo blisko tego rdzenia, prawda, judaizmu. Według Księgi Liczb podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej wraz z kilkoma, prawda, zbuntowanymi Izraelitami przeciwił się władzy Mojżesza i Aarona, i Mojżesz polecił Korachowi i jego stronnikom stawić się z kadzidłami przed przybytkiem obok Aarona. No i oczywiście Bóg sam rozsądził ten spór, gdy stawili się wszyscy na tym umówionym miejscu, głos Boga, który wszyscy słyszeli, polecił samemu Mojżeszowi, a Aaronowi usunąć się wraz ze swoim ludem, po czym ziemia rozstąpiła się, a Szeol pochłonął Koracha i 50 ludzi, którzy przyłączyli się do Koracha. Spalił natomiast ogień, spadł ten ogień z nieba i tak właśnie Korach został ukarany. Więc tak pokrótce historia Koracha, mogą państwo ją znaleźć w Księdze Wyjścia 6:21 i Księga Liczb 17, rozdział 16-17. Ale co w takim razie robią tutaj synowie Koracha? No właśnie, a synowie Koracha, szanowni państwo, to jest też, no właśnie, bardzo ciekawa rzeczywistość, bo to jest takie określenie, które nawet ma swoje rozszerzenie. Nie tylko synowie Koracha, ale bardzo często oni są określani jako Korachici, czyli pewna grupa ludzi, która jest odpowiedzialna za stworzenie 11 utworów w biblijnej księdze psalmów. I no właśnie, Korachici to byli Lewici, bo wiemy już, że to jest grupa stronnictwo blisko kapłaństwa Starego Testamentu, która miała określone prawa związane z kultem
jedynego Boga Jahwe, więc Korachici, synowie Koracha, byli lewitami, którzy mieli pełnić funkcję śpiewaczą w świątyni. Mogą to Państwo znaleźć między innymi w drugiej księdze Kronik, 20 rozdział, bardzo konkretny, ciekawy fragment. No i 11 psalmów w drugiej i trzeciej księdze Psalterza no wznamiąkuje w swoich nagłówkach o synach Koracha. Jak podaje Księga Liczb, właśnie w już wycytowanym przeze mnie 16 rozdziale, no nawiązuje do Koracha, to już Państwo to powiedziałem, ale tu o synach Koracha mówimy, o tych, którzy właśnie pełnili tą funkcję śpiewaczą w świątyni. Ciekawostką jest to, że śpiew synów Koracha, czy Korachitów, był takim elementem, dzięki któremu także wojska Izraela odniosły zwycięstwo. I mamy tego właśnie fragment w drugiej księdze Kronik, 20 rozdział, 18 do 22. I te psalmy także były wykorzystywane nie tylko w celach liturgicznych, ale także w scenach, w których Izrael modlił się przed dużymi, trudnymi sytuacjami, takimi jak wojny. No i jednym właśnie z synów Koracha, czy tak zwanym, nazywanym synem Koracha, był Heman, który jest wzmiankowany także w psalmie 88. No i tych psalmów, między innymi, które są wzmiankowane, to jest właśnie ten psalm 47, ale to także psalm 42, 43, 44, 48, 49, więc to są synowie Koracha. Tak pokrótce, żeby Państwa nie zanudzić historią biblijną, ale mam nadzieję, że Państwo wręcz przeciwnie się taką historią jeszcze bardziej zaciekawią. Piotrze, wielkie dzięki za wprowadzenie. To już wiemy, po co ten psalm w ogóle, jakie on ma miejsce w historii Izraela, ale też jakie miejsce może pełnić w naszym życiu i w obecnej liturgii, czy w kościele, bo jak tutaj Bogumiła zauważyła na Facebooku, warto posłuchać, gdyż psalmy są nieodłączną modlitwą codzienną, szczególnie liturgii godzin, ale także każdej mszy świętej. Tak, oczywiście wszystko się zgadza, pani Bogumiło, to jest prawda. Często tutaj nawiązujemy do codziennej modlitwy liturgią godzin, czyli tak mówiąc językiem potocznym modlitwy brewiarzowej, która jest językiem całego Kościoła, nie tylko osób duchownych, ale także wielu świeckich, którzy odnajdują w tej modlitwie taką głęboką wspólnotę z całym Kościołem. Bo jak mówili ojcowie Kościoła, tymi modlitwami, tą modlitwą modli się cały Kościół, ten na ziemi, jak i ten w niebie, ten Kościół uwielbiony i ten niebiański. Tak więc no, to jest modlitwa szczególna. W każdej porze dnia są trzy psalmy, plus tam jeszcze krótkie czytanie. No, w godzinie czytań są tylko czytania, plus trzy psalmy. Nie ma dodatkowych elementów, ale są jeszcze fragmenty Ewangelii. Modlitwa rzeczywiście, która skłania do refleksji, do zastanawiania się, do zatrzymania się i do takiej obecności we wspólnocie Kościoła, a jednocześnie w relacji z Panem Bogiem, bo to jest, jak wiele osób twierdzi, które modlą się liturgią godzin, że to jest rzeczywiście taka modlitwa, która być może nie tylko przez moc słowa, ale właśnie przez tą modlitwę wspólnotową, mimo że być może każdy modli się osobno, chociaż modlitwa konwentualna to są często modlitwy właśnie całych zakonów. Można zobaczyć to na przykład u dominikanów, którzy modlą się w ciągu dnia w prezbiterium całym zgromadzeniem właśnie modlitwą brewiarzową. No, że to jest taka modlitwa, która bardzo zbliża do Boga i bardzo też wpływa na rozeznanie duchowe, na to, jakie decyzje podejmować. Jeżeli ktoś modli się naprawdę szczerze i z otwartym sercem, to polecamy Państwu. Oczywiście no, jest to modlitwa wymagająca, co by nie mówić, ale bardzo piękna. To potwierdzam również osobiście.
I zapraszamy Państwa także do wsłuchiwania się w te słowa psalmów w liturgii mszy świętej, bo one często są trochę po macoszemu traktowane jako taki przerywnik między pierwszym a drugim czytaniem. No to trzeba odśpiewać po to, żeby następne czytanie wysłuchać. Oczywiście, jeżeli ktoś chce słuchać tych słów, no bo jak wiele osób czasami mówi, no to no chodzi tylko o to, żeby te czytania przeczytać, a potem już niech proboszcz mówi albo ksiądz i jego posłuchamy. No, ważne jest, żeby słuchać Słowa Bożego, bo często i proboszcz i wikary jednak mówią homilię w odniesieniu do tychże właśnie czytań i komentują je niejednokrotnie właśnie słowa psalmu, więc warto się wsłuchiwać naprawdę, co Pan Bóg mówi i chcemy Państwu właśnie to przybliżyć, to Słowo Boże, które ma moc zmieniać życie człowieka. Między innymi wiele osób daje świadectwo, że psalmy pozwoliły zmienić ścieżkę życia na tą, która prowadzi w kierunku Boga, z takiej, która no, wręcz przeciwnie oddalała tych, którzy wcześniej Boga nie znali albo gdzieś pobłądzili, żeby zmienić ten kierunek. Zapraszamy Państwa do pozostania z nami. Przypominam, że dzisiaj po 2,5 roku reaktywowany cykl Księga Psalmów, w którym rozważamy psalm 47. Jest z nami profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca akademicki, a na Facebooku Państwa komentarze, myśli, refleksje, również pytania także dotyczące tego psalmu. Tam zapraszamy, gdzie zwykle, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Księga Psalmów, reaktywowany po 2,5 roku. Psalm 47 rozważamy. Piotrze, wiem, że chciałeś dopowiedzieć jeszcze tutaj parę słów do tego, o czym wspomniałem na koniec poprzedniej części, także oddaję Ci głos. Szanowni Państwo, jeszcze podbijając to, co Pawle, Ty powiedziałeś, nawiązując do wypowiedzi naszej słuchaczki, tak, oczywiście, Księga Psalmów jest nieodłącznym fragmentem życia liturgicznego Kościoła i właśnie liturgia godzin jest absolutnym tym płucem, którym Kościół oddycha. Ale dlaczego tak jest? No właśnie wzorując się na Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, Szanowni Państwo, żebyśmy sięgając do liturgii godzin, czy sięgając do takiej audycji jak dzisiaj, której zajmujemy się psalmem, staramy się nim modlić, staramy się go interpretować, to proszę sobie uświadomić, że Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, także modlił się psalmami. Mamy tego świadectwa, po pierwsze cytując, Jezus cytuje i modli się psalmami, a po drugie sam ewangelista Łukasz i wszyscy synoptycy, czyli Mateusz i Marek, opisując ostatnią wieczerzę, zauważają, że Jezus odprawiając ostatnią wieczerzę, po pierwsze odprawia paschę i w momencie, kiedy tą paschę kończy, czyli ostatnią wieczerzę, odprawia hallel, czyli śpiewa część psalterza, która jest właśnie wyznaczona na modlitwę w czasie paschy. To są kilka psalmów, które właśnie mają wysławiać Boga Jahwe. One są tak zwanymi psalmami allelujatycznymi. Tam jest bardzo często wspomniane słowo hallelujah, czyli wysławiajmy Boga Jahwe. I to jest też niesamowite właśnie doświadczenie, że dotykając każdego psalmu, czyli właśnie tego, który dzisiaj mamy, trzeba sobie uświadomić, ja bardzo często, kiedy zaczynam się modlić i staram się skupić nad tym, że zaraz sięgnę do liturgii godzin, a staram się nią modlić dosyć regularnie. Ona ratuje moje życie. Nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie liturgię godzin, gdyby nie modlitwa psalmami. Nie byłbym w rodzinie, nie byłbym ojcem. Psalmy wielokrotnie ratowały moje życie. I to samo mam z różańcem. Są takie dwie rzeczy, które absolutnie trzymają mnie przy życiu. I one mają w sobie moc też egzorcyzmu. To też bardzo często Kościół potwierdza, że demon tych dwóch modlitw nie lubi. Właśnie z tego powodu, że różaniec to jest modlitwa bardzo biblijna, bo i Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario to są fragmenty wzięte z Biblii, mają w sobie inkarnację, czyli wcielonego Słowa Boże, które stało się ciałem, a tego demon znieść nie może. Więc powtarzanie Zdrowaś Mario to jest po prostu policzkowanie demona. Dlatego też bardzo często mamy te świadectwa osób, które uczestniczą w egzorcyzmach, że modlitwa różańcowa no, wyrządza wiele złego demonowi. Stąd proszę się nie dziwić, jak często nas od tego różańca
odciąga, prawda, różne moce, a przede wszystkim te moce złe. I to samo jest z psalmem, tak właśnie, to, że Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, tymi psalmami się modlił, czyli ten Logos, który stał się ciałem, bo to jest, szanowni państwo, jeszcze ten większy paradoks, że żywa Tora, Słowo Boże, modli się psalmami, czyli jakby pokazuje, że one są pewnym wzorem modlitwy, skoro Jezus z Nazaretu, Syn Boży, ale ten człowiek także po ludzku, miał tą właśnie specyfikę duchowości modlenia się psalmami. Warto sobie to uświadamiać, bo to pokazuje też wielką moc psalmów. Ja myślę, że dzisiaj, dotykając kilku momentów tego psalmu, państwo zobaczą, że to jest po prostu jakaś niesamowita głębia, która jest w psalmach. Piotrze, ja bym pozwolić, że odniosę się do innego zdania, które powiedziałeś. Ja bym ujął to nieco inaczej, jeśli pozwolisz, że może nie jest tak, że modlitwa różańcowa czy modlitwa psalmami wyrządza demonowi wiele złego. Ona po prostu wyrządza dobro, którego czyni dobro, którego demon znieść nie może. To może w ten sposób spójrzmy na tę modlitwę, bo modlitwa żadna do Boga, szczególnie Słowem Bożym, zła wyrządzić nie może. Najwyżej dobro, którego ktoś nie może znieść. Natomiast ja się odniosę też jeszcze do tego, co powiedziałeś, że Jezus się modlił psalmami, bo na pewno państwo wielokrotnie zadajecie sobie pytanie, czy ten okrzyk Jezusa, Boże mój, czemuś mnie opuścił, jest okrzykiem rozpaczy. I no, od zarania chrześcijaństwa wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa przykładali wielką wagę do tych słów wypowiedzianych przez Zbawiciela tuż przed Jego śmiercią. Te 7 słów Jezusa wypowiedzianych na krzyżu to jest, no, można powiedzieć, testament Jezusa. I to 4 zdanie, ten właściwie dramatyczny okrzyk, Boże mój, czemuś mnie opuścił, który przytacza zarówno święty Mateusz, jak i święty Marek w Ewangelii, inaczej Eli, Eli, lema sabachthani, to jest fragment psalmu, początek psalmu 22. To jest, jak mówią mistrzowie życia duchowego, święty Tomasz z Akwinu na przykład, wręcz uważa, że te słowa Jezusa należy interpretować właśnie w kontekście całego psalmu, czyli cierpienia sprawiedliwego i taką proroczą dokładnością przedstawiającą wizję przyszłej męki Jezusa Chrystusa. Czyli możemy powiedzieć, że to jest rozwinięcie tego, co prorok Izajasz zawarł w swojej księdze jako opis cierpiącego sługi Jahwe, a więc ta cała niesprawiedliwość, ból, pragnienie, przebicie rąk i nóg, rzucanie losów o szatę, upokarzanie, szyderstwo, to wszystko, co Jezus wziął na siebie, co jest po prostu skutkiem grzechu każdego z nas, mojego grzechu. Jezus tego doświadczył i to, no, można powiedzieć, że to było pewnym wstępem do tego, co powiedział jako ostatnie słowo, czyli wypełniło się. Czyli tutaj mamy jakby... To wszystko jest bardzo spójne, co Jezus mówi, i jeżeli te wszystkie 7 słów Jezusa wypowiedziane na krzyżu będziemy rozważać, to zobaczymy. Zresztą już od dłuższego czasu szykuję się, aby taki cykl na Wielki Post przygotować. Więc myślę o tym, że już w przyszłym roku właśnie w Wielkim Poście będziemy się karmić tym słowem, które Jezus wypowiadał na krzyżu. Pawle, jeśli pozwolisz, to ja jeszcze tylko jedno dopowiedzenie, które wydaje mi się, że zamknie klamrą to, o czym mówimy, że Jezus nie tylko, szanowni państwo, modlił się psalmami. I bardzo dobrze, że wspomniałeś właśnie te wołanie Jezusa na krzyżu, czy ostatnią wieczerzę, którą ja wspominałem. Szanowni państwo, coś, co zamknie klamrą naszą wypowiedź, to jest to, że Jezus Chrystus nie tylko się modlił psalmami, ale On jest także ich autorem. To jest coś niesamowitego. No tak. To jest coś niesamowitego, bo on, szanowni państwo, my sobie bardzo często tego nie uświadamiamy, że autorem Pisma Świętego jest Bóg i autor natchniony, a więc Jezus Chrystus, Duch Święty i Bóg Ojciec są autorami Pisma Świętego. Więc to jest coś niesamowite właśnie. I ta klamra, o której wspomniałeś, Pawle, ja mam teraz łezkę trochę wokół, bo te 7 słów Jezusa to jest od dziecka coś, co mi wpajała moja mamusia. Ona ma duże nabożeństwo do tych 7 słów Jezusa i pamiętam cały Wielki Piątek właśnie to było takie chodzenie z tymi słowami. Od rana mama tam co kilka godzin czytała nam te słowa.
Także myślę, że to jest świetny pomysł na Wielki Post, żeby rozważyć te siedem słów, siedem wspaniałych słów Jezusa na krzyżu. Ale ta klamra, szanowni państwo, Jezus autor, modlący się psalmami, Logos wcielony, Słowo Boże wcielone, składa siebie w ofierze na ołtarzu krzyża, żeby dać nam zbawienie. No to właśnie pokazuje tą głębię psalmów. Jest coś jeszcze jednego, co jest bardzo ważne i istotne, że skoro Jezus Chrystus stał się człowiekiem, a On jest autorem także tych psalmów, to w psalmach musi być coś niesamowitego, a jest to coś niesamowitego, to jest to, że psalmy mają wszystkie ludzkie emocje. I to jest coś niesamowitego, że jest tam właśnie agonia, o której ty wspomniałeś, i totalna rozpacz, i taka... Nawet nie potrafię teraz znaleźć słowa, prawda, które, prawda, Boże mój, Boże, czegoś mnie opuścił, ale z drugiej strony mamy dzisiejszy psalm, który przenosi nas w zupełnie inną emocję. Mamy tam radość, mamy tam krzyk. No właśnie, bo zacznijmy może czytać ten psalm już odnosząc się do poszczególnych wersów. Kiedy ten pierwszy wers mamy za sobą, czyli kierownikowi chóru, synów Koracha, psalm, no to jest można powiedzieć taki wers techniczny. To Paweł, to ja tylko tutaj dodam a propos tego, bo jestem przygotowany z 19 przekładami. Nie będę oczywiście 19 wykorzystywał. I zresztą bardzo państwu polecam świetną stronę bibliepolskie.pl. Pozdrawiam serdecznie autorów tego serwisu. Bardzo fajna przeglądarka. Mam nadzieję, że nie czynię jakiejś dużej reklamy, Pawle. Jeśli tak, to proszę mi wybaczyć. Nie mam w tym żadnego udziału. To jest po prostu świetne narzędzie do modlitwy, ale także do pracy naukowej. Bibliepolskie.pl i państwo mogą tam korzystać, wpisując wszystkie fragmenty Pisma Świętego i 19 polskich najbardziej popularnych starych i nowych przekładów. I tu chciałbym tylko zwrócić na ten sam werset w kilku bardzo ciekawych momentach. To pozwól, że go najpierw przeczytam. Pozwól, że go najpierw przeczytam, Piotrze, żeby też słuchacze go usłyszeli. A więc wers ten brzmi, a właściwie to są dwa wersy, drugi i trzeci, teraz przeczytamy. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, bo Pan Najwyższy, straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. I tutaj pierwsze pytanie, jakie może przyjść do głowy, to jest tak. Narody, klaskajcie w dłonie, to jest zaproszenie. Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem. Sam Piotrze, zwróciłeś uwagę na to, że tutaj jest odwołanie do takiej emocji radości, do takiego wspólnotowego jej przeżywania. Ale w tym następnym wersie jest bardzo zaskakujący, paradoksalny wręcz zwrot wobec tej radości, bo Pan, który jest najwyższy, owszem, tutaj rozumiemy tę radość, ale następne słowo brzmi straszliwy. Pan Najwyższy, straszliwy. Ktoś powie, no zaraz, chwila, moment, ale jaka tutaj radość, jaka tutaj, wspólnotowe przeżywanie tej radości, powiem więcej, nawoływanie do niej, jeżeli ten Pan Bóg jest straszliwy. No nawet jeżeli jest najwyższy, jest wielkim królem nad całą ziemią, to oczywiście mieliśmy w historii ludzkości takich ludzi, którzy uważali się za największych na ziemi i rzeczywiście te ich działania i losy tych, którzy byli pod ich panowaniem i w zasięgu ich długich rąk były straszliwe i te same te postacie były straszliwe po prostu. Ale no dlaczego tutaj taka radość do tego Boga, który jest straszliwy? Ja wielokrotnie się zastanawiałem nad tym i proszę państwa, z pomocą jednego z moich braci doszliśmy do takiej refleksji, że owszem, ten Bóg jest straszliwy, ale dla kogoś, kto jest jemu przeciwny. Że dla tych, którzy sławią Jego imię, to On jest rzeczywiście najwyższy, jest królem nad całą ziemią. Ale pamiętajmy przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, gdzie wszyscy sławili Boga, Izraelici, którzy przeszli na suchą nogą przez morze, ale już Egipcjanie, którzy ich gonili, krzyczeli, uciekajmy, bo Bóg walczy po stronie Izraela. Bóg walczy z Egipcjanami po stronie Izraela. No, faktem jest, że musiał być dla nich straszliwy, kiedy zobaczyli to wielkie dzieło, to zamykające się nad nimi morze, bo jeżeli czytamy uważnie Pismo Święte, to tam słyszymy, że nikt z Egipcjan nie ocalał i ciała ich rydwane i konie walały się na brzegu Morza Czerwonego. Ale
Proszę Państwa, nawet jeżeli Bóg jest straszliwy, to ja w tym fragmencie odnajduję też mimo wszystko pewną radość. Mimo, że on jest okropny z punktu widzenia człowieka, który widzi śmierć ludzi, nieistotne, czy to są doborowe oddziały egipskie, czy ktokolwiek inny, bo godność ludzka jest taka sama każdego, ale co jest w tym optymistycznego, że w momencie, kiedy Bóg wyjrzał na słupie obłoku i ten blask jego oślepił Egipcjan i zamknął morze nad nimi, to oni wołali, wyznawali imię Boga. Uciekajmy, bo Bóg walczy w obronie Izraela. A więc w ostatnich słowach uznali, że Bóg istnieje. Bóg istnieje, Bóg Jahwe, Bóg Izraela. Oni, no, w ten sposób można powiedzieć, też się nawrócili. Chociaż jako ludzie zginęli, jako prześladowcy, ale kto wie, nie wiem, nie jestem Panem Bogiem, ale jakąś mam taką refleksję, że Bóg wejrzał na to, że oni go uznali i może uznał to za ich nawrócenie i może to było przyczynkiem do ich zbawienia. Ludzi, którzy przecież żyli w zupełnie innym systemie religijnym, politeistycznym, z bożkami, których Bóg się brzydzi, bo przecież mówi, nie będziecie mieć Boga żadnego przede mną. Szanowni Państwo, kopalnia rzeczy, które chcę powiedzieć. Może znowu zastanówmy się nad samą leksykalną wersją tego tłumaczenia, bo znowu będziemy dotykali różnych tłumaczeń. Rozpocznijmy od Tory, a w zasadzie od Księgi Psalmów w wersji hebrajskiej. Gdyż Jahwe, Najwyższy, który wzbudza lęk, jest wielkim królem nad całą ziemią. Oczywiście tutaj Pan jest, szanowni Państwo, zamieniony, ponieważ Żyd nie może wymawiać świętego imienia Boga, więc ono jest ukryte pod świętym tetragramem, Jod-Haf, Wef-Haf, czyli do tej pory my, bibliści, zastanawiamy się, jak może brzmieć to święte imię Jahwe, Jahwe. Chyba tak należałoby to wypowiadać w takim akadyjskim brzmieniu. Więc Bóg, Jahwe, Najwyższy, który wzbudza lęk. Już widzimy tutaj pewną różnicę. Tłumacze wydania pierwszego i piątego są wydania Biblii Tysiąclecia, czyli to, co ty, Pawle, czytasz, ty czytasz wydanie piąte, jeśli dobrze słucham. Teraz pracujemy jako Stowarzyszenie Biblistów Polskim na wydaniu szóstym. Ciężkie prace, które są w grupach właśnie, żeby dobrze tłumaczyć. To jest naprawdę bardzo trudne, żeby dobrze oddać tekst święty, ale także tekst antyczny. To jest duża wiedza, nie tylko leksykalna, ale także historyczna, archeologiczna. Także no, grupa biblistów to są naprawdę bardzo dobrzy fachowcy, świetnie wykształceni ludzie. I tutaj, szanowni Państwo, wydaje mi się, że już Państwo czują pewną różnicę. Straszliwy, a ten, który wzbudza lęk. Bóg ma wzbudzać lęk. Oczywiście my mamy go kochać jak ojca. Ale sam będąc ojcem wiem doskonale i bardzo często mam takie rozmowy z moimi dziećmi, z Sarą i z Tobiaszem, które właśnie zahaczają od tego, że tatuś, a ty czasami jesteś surowy, mama jest taka bardziej pobłażliwa, bardziej miła i też często bardzo łapię się na tym, że ja oczywiście nie chcę być surowy, tak, ale też staram się być bardzo wrażliwy wobec moich dzieci, ale ta surowość ojca, która wzbudza lęk dzieci, no jest pewną bojaźnią dziecka, która jest bardzo ważna. Bo to jest bojaźń, którą wzbudza autorytet. A rodzic powinien być swego rodzaju autorytetem. I teraz, szanowni Państwo, to jest lęk, który ma się także przed osobami, które się szanuje. Ja dzisiaj, jako wykładowca, bardzo często widzę, że ten lęk w pokoleniu Z w ogóle nie istnieje. Ja dzisiaj spędziłem 6 godzin na obronach licencjackich.
Pawle, jak sobie wspomnisz swoją obronę pracy magisterskiej, garnitur, człowiek nie spał, 4 tygodnie, strach, co to będzie. A dzisiaj, prawda, miałem studentów, którzy się łączyli z samochodu, z pracy. Ktoś pracuje w kawiarni i łączył się na obronę swojej pracy licencjackiej z jakiegoś tam, prawda, pomieszczenia technicznego, prawda, zawalonego kartonami. I ci ludzie mieli zero refleksji, takiego przeproszenia, że nie są w stanie wziąć dnia wolnego wobec egzaminu. To jest malutka pierdółka, przepraszam za taki kolokwializm, ale to pokazuje, że dzisiejsze pokolenie ludzi młodych nie ma tego lęku. Ten lęk to jest też... Respektu. Tak, tak, jakiegoś respektu, tak, bo Bóg nie jest kolesiem naszym. I my mówimy w teologii katolickiej o pewnego rodzaju bojaźni Bożej. Tak? Czy my Boga powinniśmy się lękać? No to, tak, jest to jest jeden z darów Boga. Ducha Świętego przecież, bojaźń Boża. Tak. Z tym, że ta bojaźń Boża na czym innym polega? Właśnie na tym, żeby go nie utracić, bo jest największym dobrem. Tak, i jakby dzieci to doskonale rozumieją, właśnie dlatego daję przykład swoich własnych dzieci, bo dzieci wiedzą, że mają pewien lęk przed mamą i przed tatą. Tak, proszę sobie przypomnieć swój lęk przed wywiadówką, tak jak mama czy tata śni na wywiadówkę i coś nam się tam nie udało, prawda? No oczywiście pewien trywializm, ale ten lęk jest ważny. Jest ważny. I oczywiście Bóg ma ten lęk w nas wzbudzać, bo on jest dobry. No, jak państwo byliby zaproszeni na wizytę teraz do króla Karola, no to człowiek ma jakiś lęk przed tym, tak? Trochę stresu. Pewnie ja bym się zastanawiał, prawda, czy jak się ubrać, jak zachować pewien dress code, jak się zwracać do króla. Tutaj oczywiście mówię specjalnie król, bo tutaj mamy malach słowo, właśnie król, bo on jest wielkim królem nad całą ziemią. Tutaj autor natchniony w tym tekście hebrajskim, czyli oryginalnym, no wskazuje właśnie, że ten król wzbudza lęk. Tego króla należy się bać, bo to jest wyjątkowy król, bo jest wielki nad całą ziemią. Ale jednocześnie jest w tym wszystkim dużo radości. I do tej radości odniesiemy, proszę państwa, już po przerwie, bo teraz krótka piosenka, po której to do treści psalmu 47 wrócimy. Dzisiaj rozważamy właśnie ten psalm w reaktywowanym cyklu Księga Psalmów. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, teolog, biblista i wykładowca akademicki, a na Facebooku miejsce na państwa komentarze, refleksje. Tam również oczywiście tekst psalmu 47, a również link do strony poleconej przez Piotra, czyli bibliepolskie.pl. Wracamy za chwileczkę. Przypominam, że dzisiaj reaktywujemy po 2,5-rocznej przerwie cykl Księga Psalmów, rozważając psalm 47 razem z profesorem Piotrem Kosiakiem, teologiem, biblistą, wykładowcą akademickim. Rzecz jasna, także z państwem, do czego zapraszamy, by dzielić się swoimi refleksjami tam, gdzie zwykle, czyli na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam, gdzie forum wymiany myśli dla świetlików. Przypominam, że tam również tekst psalmu, również możecie państwo znaleźć stronę multibiblijną, czyli link do strony bibliepolskie.pl. Piotrze, zamykając tę frazę, te dwa wersy, którymi otwiera się psalm 47 i to napięcie między tym respektem wobec Boga, a radością, która występuje w tych dwóch wersach, no to trzeba podsumować to jednak oprócz tego respektu, oprócz tego lęku Bożego przed Jego utratą, ale także wobec Jego majestatu, no tą radością, którą jednak psalmista zachęca. Więc jeżeli mówimy, że Bóg jest autorem, który dał to natchnienie człowiekowi, który te słowa spisał, no to w takim razie Bóg rzeczywiście mówi tutaj o sobie, że jest najwyższy, że jest tym, którego powinniśmy bać się utracić, ale jednocześnie zachęca do radości, bo jest. Jak sam mówił, jestem, który jestem. Tak, i szanowni państwo, słowo radość jest w ogóle niesamowite w języku hebrajskim. Dwa rdzenie to są bardzo ciekawe, bo mamy jeden rdzeń, to jest zbitka trzech spółgłosek RNN, rin, dodając samogłoski, albo simcha. Najczęściej w Starym Testamencie mamy simcha, czyli taka radość, która jest radością
wesołością, radosnym świętowaniem, uśmiechem, jakimś nawet pląsem, takim podskokiem z radości. To jest simcha. Piękne hebrajskie słowo dotyczące właśnie radości. Między innymi mamy piękne także święto żydowskie, które już jest minione. We wrześniu mniej więcej obchodzą Żydzi święto radości Tory, czyli Simchat Torah, czyli radość Tory. Przepiękne święto, które wiąże się z tańcem, z Torą. Oblubieńcy, młodzieńcy żydowscy tańczą z Torą, która jest pięknie ubrana w sukienki, takie, byśmy powiedzieli, takie pokrowce na Torę, które są pięknie zdobione, korowody po prostu tańczących. Żydów mam trochę teraz łezkę w oku, bo tak sobie myślę właśnie o Jerozolimie, która teraz jest właśnie w trakcie wojny, która pewnie jeszcze niedawno właśnie we wrześniu nad placem świątynnym te korowody tańczących młodzieńców z Torą były. To jest ta radość Simcha, ale jest jeszcze jedno bardzo ważne słowo, które pokazuje tą głębię i też właśnie te złożenie między słowem budzące lęk a radość. To jest piękne hebrajskie słowo rina. Ono występuje rzadziej w Starym Testamencie. Tutaj jest simcha w tym fragmencie, ale ten rina to jest taki krzyk, wołanie. On może być krzykiem radości, ale też może być krzykiem rozpaczy i błagania. I oczywiście w przypadku, kiedy radość, kiedy jest to krzyk radości, to oczywiście chodzi o taką szaloną, głośną radość, wiwat, takie świętowanie, takie byśmy powiedzieli, takie bardzo mocny krzyk. W psalmie 126 jest właśnie taki głośną radością wykrzykujcie na cześć Pana. I to jest właśnie te piękne hebrajskie słowo związane z radością. I tutaj chciałbym jeszcze jeden taki komentarz, bym powiedział bardziej praktyczny, szanowni Państwo, że bardzo często, kiedy patrzymy na życie świętych, to ludzie, którzy z nimi obcowali, nawet na tych świętych XX wieku, to wszyscy mówią, że to byli ludzie bardzo radośni. Że to byli ludzie, którzy przeżywali ogromne krzyże w swoim życiu, choroby. Niech zostanie tylko wspomniany święty Jan Paweł II czy ojciec Pio. No, prześladowania też. Jeżeli tak, o ojcu Pio mówimy, tak, no przecież no, tak, bardzo poważnie przez sam bracia. Kościół. No, mówmy też chociażby o świętym Janie od Krzyża, czy o świętej Tarasie Wielkiej, którzy doświadczyli prześladowania od swoich bliskich, a jednocześnie, mimo że pisali o nocy ciemnej, to jednocześnie z ich pism także emanowała taka radość bycia z Bogiem i radość życia. Wielka literatura mistyczna. Tak. I właśnie ta radość jest niesamowita, że wszyscy tacy najbliżsi świadkowie jakby widzieli te śmiejące się oczy tych świętych. Święta Faustyna chociażby też. Tak, czy błogosławiona rodzina Ulmów, świadkowie, którzy wspominali, że Ulmowie byli zawsze radośni. Że pomimo tego, że nie było wcale kolorowo, to tam była radość w ich oczach. No i właśnie to jest ta radość tutaj, że jednej strony pewien lęk i dystans przed Panem Bogiem, że traktujemy Boga poważnie, bo On jest Królem Świata i moim Królem, ale On jest moim Ojcem, więc mogę się ucieszyć. I przechodzimy do kolejnych dwóch wersów. One brzmią: On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. Wybiera dla nas dziedzictwo chluby Jakuba, którego miłuje. O Jakubie mówiliśmy tutaj z Piotrem swego czasu w cyklu Kobiety i mężczyźni w Biblii, tak więc cała audycja została jednej z moich ulubionych postaci biblijnych poświęcona. Na pewno tutaj Piotr rozwinie myśl, ale ja bym chciał zwrócić, zanim oddam Piotrowi głos, na jedną rzecz uwagę, bo ktoś pomyśli sobie, on nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. No, to ludzka pycha się tutaj objawia. No, my chcemy być lepsi od innych. No, jeżeli by przyjąć, że rzeczywiście znamy Boga prawdziwego, jedynego i prawdziwego, no to nie powiem, że jesteśmy lepsi, ale mamy Boga prawdziwego, więc On jest lepszy od wszelkich bożków innych ludów. Ale
warto odnieść się do innego psalmu, do psalmu 44, gdzie w wersie 6 jest powiedziane: dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników, depczemy w imię Twoje, a więc dla tych, którzy nas prześladują, bo jesteśmy inni, bo wierzymy w Ciebie i być może dlatego te inne ludy, które, jak wiemy dobrze z lektury Pisma Świętego, nacierały na Izraela, możemy dzięki Twojej pomocy z nimi zwyciężyć, kiedy na nas napadają. Pamiętajmy chociażby te słowa, kiedy Bóg mówi do króla Dawida: nie rozpoczynaj walki z przeciwnikiem, dopóki nie usłyszysz moich kroków nad lasem. Dopiero wtedy, kiedy ja nadejdę, to będę twoim mieczem. To w moje imię będzie się zwyciężać. Tak więc zwróćmy uwagę na to szczególnie, że to te słowa nie świadczą o jakiejkolwiek pysze. To chcę zwrócić na to bardzo, bardzo mocną uwagę, ale już, Piotrze, oddaję tobie głos. Tak, to prawda. No oczywiście Dawid tutaj wspomniany przez ciebie, no jest też w tradycji hebrajskiej uznawany za autora, tego redaktora księg psalmów. Mamy także psalmy Dawidowe, którą też na pewno już przez cykl, który trwał, dotykaliście, szanowni państwo, ale my także będziemy ich dotykać, bo mam nadzieję, że aż do 150. psalmu dojdziemy, prawda, wspólnie. Co bardzo ufam. Tora, przekład hebrajski. Podda nam ludy i narody rzuci pod nasze stopy. Teraz, szanowni państwo, no, proszę też mieć na uwadze, że jest to tekst, który ma swoje Zizimleben. Tak? Czyli to jest tekst, który powstaje w pewnej historii pewnego ludu, którego my znamy. Jest to naród wybrany, Izrael. No i oni mają swoje doświadczenie, bardzo konkretne. I to doświadczenie jest doświadczeniem, w którym oni wojują o ziemię, która jest im obiecana, która jest wyrywana, która jest im dana, ale no muszą doświadczyć tego, że nie ich siłą zostanie zdobyta, tylko że Jahwe będzie z nimi, że to właśnie ten krok Jahwe, który będzie ich wyprzedzał, jest zawsze przed nimi. I szanowni państwo, na pewno macie państwo mnóstwo takich sytuacji w życiu, w którym mieliście jakąś bardzo trudną sytuację. Jeśli jesteście wierzący i zaufaliście Panu Bogu w jakiejś gorliwej modlitwie, mówiąc: Boże, Ty się tym zajmij, ja Tobie to polecam, to przekracza wszystkie moje możliwości, ja wymiękam, nie jestem w stanie, to widzimy później taką niesamowitą radość, kiedy widzimy, jak Bóg naprawdę zadziałał w tej sytuacji i jak naprawdę to się wydarzyło z pomyślnością dla nas. I wtedy mamy tą właśnie taką radość, jaką mają ci, którzy zwyciężają, którzy widzą podbity naród. Bo to jest także fragment tego psalmu, to jest taki psalm, który jest psalmem triumfującym. To jest psalm, który no, jest psalmem wynikającym ze zdobywania ziemi. On ma wszelkie charakterystyczne dla siebie elementy w tej leksykalnej warstwie tekstów, które w starożytności były tekstami, które były pochwalne na cześć wodzów. Tylko tutaj nie mamy wodza typu Scypiona Afrykańskiego, czy Juliusza Cezara, czy Tytusa, czy cesarza Hadriana. Albo Aleksandra Wielkiego. Tak. Tylko tym wielkim wodzem, który poddaje nam ludy i rzuca pod nasze stopy, jest Jahwe, jest Bóg jedyny, Bóg Ojciec. Piotrze, pozwolisz, że ja odniosę się do Jakuba w tym momencie, bo jeżeli znamy jego historię, no to wiemy doskonale, jak sami tutaj mówiliśmy z Piotrem, no że był to swego rodzaju antybohater. Krętacz, oszust i no, wiele niechlubnych rzeczy mający na sumieniu. A jednak zwróćcie państwo uwagę, że wielokrotnie w Piśmie Świętym mówi się Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ciekawe, prawda? Jeżeli spojrzymy na ten największy przymiot Bożej miłości, jakim jest miłosierdzie Boga, no to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że ta przemiana, która się stała w Jakubie,
która dokonała się później w relacji Jakuba ze Ezawem, no to jest przejaw tej walki z Bogiem nad potokiem Jabok Jakuba, w którym on już zaczął potem przez resztę życia nosił piętno tej walki, ale uzyskał dzięki tej całonocnej walce Boże błogosławieństwo, co było jego przemianą. On zostawił za tym potokiem Jabok właściwie wszystko. Swoje żony, swoje dobra, swoje przeróżne, wszystkie zgromadzone jakieś zasoby, które, no, na których opierał swoje życie. W gruncie rzeczy, które były efektem tego wyłudzonego błogosławieństwa ojcowskiego i wszelkich jego krętactw. I co się dzieje? On wtedy widzi, że jedyne, na czym może się oprzeć, to jest miłosierdzie i pojednanie z bratem. Z Ezawem, który już jedzie i naciera na niego. I to jest sytuacja, która zmieniła ich życie. Więc jeżeli tutaj w tym psalmie jest mowa o tym, że wybiera dla nas dziedzictwo chlubę Jakuba, którego mówił Jakubę, czyli Izraela, no to Izrael też się przyznaje, tak, my mamy swoje za uszami. My mamy swoje za uszami i możemy liczyć tylko i wyłącznie na Boże miłosierdzie, na Bożą pomoc, bo tylko na nim możemy się oprzeć. Tylko i wyłącznie. Oj tak, no Jakub to jest w ogóle osobny rozdział. Mieliśmy audycję, 2 godziny nam nie starczyło, Pawle, pamiętasz? No tak, ledwo się zmieściliśmy. Dotykali Jakuba. Ten moment jest niesamowity, bo to jest taki moment, szanowni państwo, który każdy z nas w życiu ma, kiedy z jednej strony właśnie jest potok, czyli jakaś bariera, jakaś ściana, a z drugiej strony ten nacierający, prawda, brat, który z jednej strony jest bratem, ale z drugiej strony wiemy doskonale w historii Jakuba i Ezawa, jak trudna to jest relacja, prawda, i on wie doskonale, on jakby nie ma pewności, czy ten brat ma wszelkie prawo Boże także, które wtedy funkcjonowało, żeby go zabić, żeby się pomścić na nim, tak. Przecież on ukradł mu pierworództwo, błogosławieństwo Boże. Coś, co pozwalało mu być konstytucyjnym pierwszym synem. On sam wybierze nasze dziedzictwo, tak mówi tekst hebrajski. I to jest ważne, szanowni państwo, że może mamy różne doświadczenie, w którym teraz jesteśmy. Może jesteś właśnie w sytuacji wielkiej radości, a może w sytuacji wielkiego lęku, może jakichś stanów depresyjnych albo różnych innych. Może masz jakiś lęk nad tym, co się będzie działo w Polsce, co się będzie działo w twojej rodzinie. Może masz jakąś niepewność. To dzisiaj to jest słowo, które pragnie się bardzo pocieszyć. Tak? Że on, czyli Jahwe, Syn Boga Żywego i Duch Święty, cały Bóg Trójjedyny, wybierze nasze dziedzictwo, czyli ty jesteś także jego ukochaną córką i ukochanym synem. I tą chlubę Jakuba, który z jednej strony był wielkim grzesznikiem, bo i ja, i ty jesteś wielkim grzesznikiem. Myślę, że my mamy tyle samo, Pawle, za uszami, co Jakub. I państwo pewnie, jeśli są szczerzy, to też widzą, że wcale nie jesteśmy kolorowi i jednoznaczni. Ale Pan Bóg pragnie z ciebie właśnie uczynić chlubę, bo ty jesteś jego umiłowanym synem, jego umiłowaną córką. I nieważne, co się dzieje w twoim życiu, co myślisz o sobie, to Bóg o tobie myśli tylko dobrze. On o tobie myśli w chlubie. Tak jak o tym oszuście Jakubie, który kolaborował z matką, który oszukał swego ojca, który sprzeniewierzył się samemu Bogu, on uczynił z niego wielki naród. Do tego momentu, szanowni państwo, że my mówimy Buki, Izaaka, Abrahama, Izaaka i Jakuba. I tam właśnie jest ten Jakub, ten oszust, więc dzisiaj możesz się złapać tego słowa, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, że Bóg się tobą nie brzydzi, Bóg cię kocha. Nieważne, co w życiu słyszałeś, bo może słyszałaś wiele niedobrych słów na swój temat i wierzysz może w te słowa, to Bóg cię kocha. I tu jest też piękny moment, bo jest sela i pauza, Paweł. Bóg cię kocha, pauza, koniec. To jest najważniejsza rzecz, szanowni państwo. No to jak pauza, to pauza, bo półmetek nocnych świateł minął, proszę państwa, i to już odjechaliśmy w nowy dzień, jest całkiem spory kawałek czasu. Robimy zatem pauzę krótką na muzykę. Dzisiaj w reaktywowanym cyklu Księga Psalmów
rozmawiamy, a właściwie rozważamy psalm 47 razem z profesorem Piotrem Kosiakiem, teologiem, biblistą, wykładowcą akademickim. Państwa też do tego zapraszamy. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa komentarze, refleksje. Wracamy za moment po piosence na ciąg dalszy. Od 13 minut mamy już środę, 15 listopada, od ponad godziny w reaktywowanym po 2,5-rocznej przerwie cyklu Księga Psalmów rozważamy psalm 47. Gościem Państwa i moim i współtwórcą tego cyklu jest profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca akademicki. Oczywiście współtwórczynią tych 46 wydań do tej pory była Alina Szatkowska, którą pozdrawiamy serdecznie, po której Piotr przyjął schedę i jak Państwo słyszycie, czyni to z wielką swadą. Zachęcamy też Państwa do dzielenia się swoimi refleksjami, komentarzami tam, gdzie zwykle, czyli pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Refleksje, pytania, komentarze tam mile widziane współtworzą każde wydanie Nocnych Świateł. My zaś po tej pauzie, którą można powiedzieć Pan Bóg zaplanował, a my ją podkreśliliśmy tylko, przechodzimy do dalszego ciągu psalmu 47. Jesteśmy już przy wersie 6 i 7, ale Piotr jeszcze tutaj chce, widzę, dopowiedzieć coś. Tak, bo jeszcze chciałbym Państwa nakierować na bardzo ciekawą interpretację Jana Kochanowskiego, naszego wspaniałego wieszcza, psał też oczywiście Jana Kochanowskiego i tutaj ten werset jest niesamowity. Ten niedobyte poddał nam grody, ten pod nas morze podbił narody, dał nam w dziedzictwo i w używanie włość Jakubowę, swoje kochanie. To jeszcze bardziej podkreśla tym, że jesteś kochany, umiłowany. I niech ta pauza będzie taką pauzą, żebyś sobie nie dał wmówić, że jest inaczej, albo nie dała sobie wmówić, że jest inaczej. I z tego będzie zawsze wypływała radość i będzie wypływała siła. Dlatego chrześcijanin jest człowiekiem nadziei, jak mawiał wielokrotnie miły nam ksiądz świętej pamięci Piotr Pawlukiewicz, że dla nas nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie ma sytuacji, w której poddajemy się. Bo jesteś włością Jakubową, swoje kochanie, tak cię Bóg widzi. Pięknie to poetycko Jan Kochanowski ujął. No więc to tylko takie dopowiedzenie tutaj do tego, że warto też oczywiście sięgnąć do psalterza. On oczywiście nie jest wiernym tłumaczeniem z języka biblijnego, jest pewną interpretacją. Ale jakże piękną, jakże piękną. Ja chcę Państwa uwagę zwrócić jeszcze na postać Jana Kochanowskiego, skoro Piotrze, już wywołałeś tego wybitnego poety renesansowego. Nie tylko odwiedziłem w tym roku Czarnolas, gdzie Jan Kochanowski opisywał uroki tego miejsca, ale gdzie też tworzył, ale byłem także w Padwie, gdzie Jan Kochanowski przebywał, mając lat 22. No, tam się uczył na słynnym padewskim uniwersytecie i o ile na samej uczelni nie ma śladów po Janie Kochanowskim, wyjechał stamtąd w roku 1555, o tyle jest tablica, która przypomina o pobycie poety w Padwie i znajduje się w kościele Eremitani, w kościele pustelników, który stoi przy placu o tej samej nazwie, więc jeżeli ktoś z Państwa nie tylko będzie miał czas na odwiedzenie kaplicy Skroweni, gdzie są zjawiskowe freski Giotta, czy padewską pinakotekę, bądź też bazylikę świętego Franciszka z Asyżu, przepraszam, świętego Antoniego Padewskiego, oczywiście, i jego relikwie tamże zachowane, no to zachęcam do tego, żeby odwiedzić kościół Eremitani, który no, również jest piękną świątynią, a przy okazji jest to polonikum, prawda? Jan Kochanowski, że wielkim poetą był, tam jest napisane, to zawsze miłe polonikum. My przechodzimy teraz, proszę Państwa, do kolejnych wersów psalmu 47. Jesteśmy przy wersach 6 i 7. Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy dźwięku trąby. Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. I tutaj, zanim Piotrowi oddam głos, to już chcę zwrócić uwagę na rzecz nader istotną, o której wspominaliśmy z Piotrem, kiedy omawialiśmy historię Dawida w cyklu Kobiety i mężczyźni w Biblii, bo to jest, jak twierdzą bibliści i zapewne Piotrze to potwierdzi za moment, takie odniesienie do tego, kiedy wnoszenia Arki Pańskiej do miasta Dawidowego i ilekroć niosący Arkę Pańską, jak mówi druga księga Samuela, postąpili 6 kroków, składał Dawid w ofierze wołu i tuczne ciele. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Kiedy Arka Pańska przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem. Wtedy zgardziła w nim w sercu. Mikal, czyli żona króla Dawida. Jest więc, proszę Państwa, tutaj oprócz radości pewna przestroga. Ten paradoks, na który zwracaliśmy uwagę, a więc z jednej strony radość, z drugiej zaproszenie do tego, żeby tą bojaźń Bożą w tej radości również uwzględnić z naszego ludzkiego punktu widzenia, no to tutaj jest pewna przestroga. Jaka? Otóż, proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na historię Mikal, to Mikal od tego momentu stała się osobą bezpłodną, bo wzgardziła królem, który był pomazańcem Bożym, swoim mężem, no ale idąc dalej, wzgardziła też Bogiem, wobec którego ta cała radość była okazywana, wobec Arki Pańskiej, czyli największej relikwii starożytnego Izraela, słowa napisanego w kamieniu ręką samego Boga. Tak więc, jeżeli słyszymy te słowa, śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie, to czyńcie to naprawdę z serca, bez oglądania się na tym, tutaj odnoszę już do naszej rzeczywistości, że ten pan po prawej stronie w ławce podczas mszy fałszuje, a ta pani przed nami to pieje po prostu takim głosem, że ho ho, i oni są po prostu śmieszni, bo jak można tak śpiewać w kościele? Tak, proszę Państwa, każdy śpiewa jak może, byleby śpiewał szczerze. I to tyle ode mnie. I też, szanowni Państwo, nie bójmy się okazywać tej radości. I ta radość Dawida, która właśnie jest tym simchą hebrajską, jakimś krzykiem radości, jakimś takim dźwiękiem, który wydajemy. Każdy z nas ma bardzo różny śmiech. To też jest bardzo ciekawe, że jesteśmy tak wyjątkowi, ale także nasz śmiech jest wyjątkowy. I można rozpoznać człowieka właśnie po śmiechu. Radość jest owocem Ducha Świętego, tego nas też uczy Kościół katolicki. Więc, szanowni Państwo, dajmy też sobie tą przestrzeń na radość. Bardzo wiele osób w życiu cierpi z tego powodu, że nikt im nie pozwolił na tą radość, sami sobie też nie pozwalaliśmy na tą radość i gdzieś jesteśmy tłumieni właśnie w tej materii. Tak? Nie potrafimy się ucieszyć i wtedy nas wszystko denerwuje, prawda? I pani śpiewająca, i ktoś, kto się uśmiecha, i ktoś, kto jest miły, serdeczny, prawda, bo to jest jakieś podejrzane, pewnie coś chce, prawda? Co on się tak do mnie uśmiecha, prawda? Więc pozwólmy sobie na radość, szanowni Państwo, na tą radość taką szczerą, dziecięcą. Ja to uwielbiam patrzeć właśnie na oczy na moich dzieci, kiedy one mają taką po prostu absolutną radość, taką niewymuszoną, która jest po prostu bardzo szczera. Obyśmy mieli taką radość, kiedy właśnie myślimy o Bogu, Ojcu, tym jak idziemy do kościoła. Jaka tam jest wielka rzecz. No jakbyśmy mieli też tą świadomość, że tam jest, pomimo kryzysów, wielu trudnych sytuacji, jakie obserwujemy w kościele, to tam jest żywy Bóg. I jakbyśmy mieli tą radość, właśnie tą świadomość, że idziemy w niedzielę do żywego Boga, to byśmy skakali, Pawle, jak ten Dawid. Z radości, prawda, a nie na zasadzie obowiązku, prawda? Bo mama kazała, babcia kazała, tak, byśmy skakali z radości. No właśnie. To pięknie ujął
Piotrze, pozwól, że ci wejdę w słowo, bo akurat w tym momencie przyszły mi na myśl słowa no, mistyczki z Ameryki Południowej, z Kolumbii, jeśli dobrze pamiętam, Kataliny Rivas, czy z Boliwii, ale to zaraz sprawdzę, żeby tutaj nie wprowadzać zamieszania merytorycznego. Otóż Katalina Rivas powiedziała, że gdybyśmy wszyscy wiedzieli, zdawali sobie sprawę z tego, czym jest Boża obecność, to w kościele byśmy po prostu padali na twarz. Nie to, żebyśmy klękali, tylko byśmy po prostu leżeli przed Bogiem plackiem. Tak, i to jest też, ja z kolei mam drugi przykład, trochę bardziej nie mistyczny, ale intelektualny. Dwóch wielkich znawców literatury, profesorów, Tolkien i Lewis, którzy byli wielkimi przyjaciółmi. Ta przyjaźń jest niesamowita. Polecam Państwu Listy Starego Diabła do Młodego. Piękna książka, krótka, właśnie wymieniająca spostrzeżenia tych dwóch panów. I Tolkien zwrócił uwagę w jednym z listów, jakby ukrywając się w tej takiej postaci literackiej Starego Diabła, który upomina Młodego, że kryzys współczesny, jaki nastąpi, to jest właśnie kryzys, który ma odepchnąć ludzi od Kościoła, w sensie, żeby ludzie nie mieli świadomości, jaką wartość stanowi Kościół. I wtedy to Tolkien jakby pisze wprost, że gdyby katolicy wiedzieli, jaką wielką rzeczywistością jest obecny Bóg w Kościele, to by po prostu absolutnie oszaleli z radości. Komuś też zależy na tym, żeby nam wyrwać to. Mam też takie przemyślenia, bo ostatnio wróciłem z Berlina i w niedzielę otworzyłem sobie telewizję publiczną, drugi program ZDF-u. I tam była transmisja mszy, znaczy nabożeństwa luterańskiego. I tak sobie pomyślałem, prawda, w Polsce jest biadolenie, prawda, że w telewizji jest puszczana msza święta. Jakoś w Niemczech nikt na to nie reaguje, prawda? Ale my czasami chcemy być tacy święci, tacy wielcy, tacy europejscy, w złym tego słowa znaczeniu, podbijając z tego Jana Kochanowskiego, Pawle, bo to jest też, szanowni państwo, coś pięknego, żebyśmy sobie nie dali wmówić, że my jesteśmy jakimś tam pośrednim narodem. My naprawdę tworzyliśmy bardzo wiele rzeczy i my do Europy nie weszliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej, tylko my Europę tworzyliśmy. Bo w 1000 roku cesarz wielkiego niemieckiego cesarstwa zachodniego przyjeżdża do Gniezna. I to jest, szanowni państwo, europejskość w tym najwyższym tego słowa znaczeniu i także naszych wielkich atutów, także między innymi Jana Kochanowskiego. Więc o tej radości też się cieszmy z tego, że jesteśmy Polakami a propos 11 listopada, bo jesteśmy naprawdę dumnym i wielkim narodem i myślę, że też w kwestii Kościoła jesteśmy narodem, który wydał wielu świętych, wielu wspaniałych świętych, którzy są także bardzo popularni na świecie. I ja bardzo lubię podróżować i jakąś taką niesamowitą radość mam w tym, że no, na wielu kontynentach świata widzę Faustynę. To jest bardzo popularna święta. I ten kult Bożego Miłosierdzia się gdzieś rozlał. No i to jest jakaś radość, prawda, że to jest nasza rodaczka, Faustyna Kowalska, wielka święta, która no jakby pokazała no niesamowity przymiot Boga, któremu na imię miłosierdzie. Już nie wspominając o Janie Pawle II, który też jest bardzo, bardzo popularnym świętym i w wielu kościołach jest coraz więcej jego obrazów. I podobno, bo ostatnio też rozmawiałem z rzecznikiem Kurii Przemyskiej, rodzina Ulmów bije bardzo wielką popularność i coraz więcej ludzi chce się dowiadywać. Są tłumaczone rzeczy na języki obce, jeśli chodzi o rodzinę Ulmów, więc to też cieszy, no bo mamy całą rodzinę błogosławioną. Ja ufam i też się za pośrednictwem Ulmów modlę, żeby ta kanonizacja była także dosyć szybka. Więc to tak a propos tej radości, która jest no, szalenie ważna w naszym życiu i jak jej brakuje, to jest bardzo smutno w naszym życiu. Dla potwierdzenia tej radości mamy tutaj głos trąby, prawda?
trąbę, czyli szofar. Szofar właśnie. Szofar. Piotrze, jeżeli trąba, szanowni. Ty na pewno byłeś w Jerozolimie, kiedy szofar, wszystkie trąby na murach dźwięczą. No ja byłem akurat w tym dniu, więc to rzeczywiście robi wrażenie. No tak, to jest specyficzny instrument, który w Yom Kippur brzmi, ale także brzmi w święcie Rosh Hashanna, czyli w Nowym Roku Żydowskim, który ma oznajmić obecność Boga, który ma oznajmić, prawda, Boga, który jest sędzią, Boga, który jest Panem całego świata, który macie zapisać w księdze żywych i umarłych. I to jest taki dźwięk, który przeszywa. I tutaj możemy mieć dwa, powiedziałbym, wskazania, gdzie szukać tej trąby, gdzie szukać tego zwiastowania, które niesie ze sobą, i tej radości, i przestrogi, o której też jest mowa. I powiedziałbym, że to są takie wskazania z rodzaju alfa i omega, czyli początku i końca. Bo jeżeli Państwo pamiętacie dobrze, w święta Bożego Narodzenia jednym z czytań jest fragment Księgi Izajasza, gdzie słyszymy takie słowa: o, jak pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować, o czym właśnie czytamy w psalmie 47. Ale również pamiętajmy o tym, że Księga Apokalipsy mówi o tej trąbie, która zwiastuje sąd ostateczny. Więc tutaj ta sytuacja z Mikal może być naprawdę lajtową sytuacją wobec tego, co się będzie działo, kiedy świat będzie zmieniał swój obraz, kiedy niebo, jak mówi Pismo, zostanie zwinięte przez aniołów i ziemia zmieni się w inną ziemię, w ziemię, która będzie ziemią uwielbioną, i oby tam dla nas było miejsce w tym raju. My dzisiaj rozważamy psalm 47 w cyklu reaktywowanym Księga Psalmów. Razem z nami jest profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista i wykładowca akademicki. Zapraszamy też Państwa do dzielenia się swoimi refleksjami, komentarzami na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie także zamieszczony tekst psalmu, a również odwołanie do stron czy tytułów książek, które tutaj wymieniamy w trakcie naszych rozważań. Wracamy za chwileczkę, ciąg dalszy po piosence. W Nocnych Światłach dzisiaj po dwójpółrocznej przerwie wracamy do reaktywowanego cyklu Księga Psalmów, w którym na początek nowej obecności tegoż cyklu w Nocnych Światłach rozważamy psalm 47, czyli zaczynamy od miejsca, w którym przerwaliśmy rozważania Księgi Psalmów w lutym 2021 roku. Z Aliną Szatkowską dzisiaj jest z nami i mam nadzieję, że pozostanie na długo w tym cyklu profesor Piotr Kosiak, który przejął pałeczkę po Alinie, teolog, biblista, wykładowca akademicki. Zapraszamy Państwa na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, tam jest miejsce na Państwa aktywność. I jesteśmy przy wersach 8 i 9, który niejako podsumowuje, dopowiada, podkreśla to wszystko, co poprzednie słowa psalmu nam zakomunikowały. Gdyż Bóg jest królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie, Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. I jeżeli mamy tutaj pytanie, czym jest tron, no to znowu odwołajmy się do innego miejsca w Księdze Psalmów, do psalmu 99. Pan króluje, drżą narody, zasiada na cherubach, a ziemia się trzęsie. Więc mamy tutaj, można powiedzieć, idąc dalej, odniesienie też do Księgi Izajasza, już wspominanej przez nas, chociażby do tego fragmentu, do fragmentu wizji Izajasza, jego powołania, gdy ujrzał Boga Jahwe królującego właśnie nad cherubinami i tych cherubinów, którzy krążą nieustannie wokół Boga, śpiewając te słowa, które wypowiadamy przed transsubstancjacją podczas mszy świętej. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. To jest to wołanie, do którego, można powiedzieć, psalm nas zachęca. No właśnie, szanowni Państwo, tylko pytanie jest, czy my chcemy w ogóle śpiewać i czy my chcemy uznawać świętość Boga, czy
czy Bóg jest jeszcze dla nas kimś ważnym, kimś, kto może uświęcić nasze życie. Żeby mieć tą świadomość i tą radość Dawida, o którym rozmawialiśmy przed przerwą, który, prawda, skakał z radości, no to trzeba mieć świadomość, że ktoś w tej arce jest, prawda? On miał świadomość, co jest w tej arce, że Bóg idzie z nim. I my bardzo często tej świadomości no, nie mamy. Gdzieś zostawiliśmy tego Pana Boga w swoim życiu. I dlatego tak czasami jest nam trudno śpiewać ten święty, święty, prawda? Z mocą. No właśnie, Piotrze, bo to bardzo dobrze, że połączyłeś tutaj Eucharystię z Arką Przymierza, bo psalm odnosi się, można powiedzieć, że tym tronem pańskim jest Arka Przymierza. Właśnie. Psalm jest osadzony w kulturze starożytnego Izraela, natomiast my dzisiaj mamy żywego Boga, który jest w tej arce jako jest tabernakulum, tam jest żywy Bóg, do którego idziemy. Ale słusznie mówisz i rzeczywiście zerkając na Facebook też mogę zacytować bardzo istotne słowa, które napisał Michał w odniesieniu do słów, które padły w programie. Przerażający jest postępujący brak wiary w realną i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, objawiającą się różnymi przejawami braku szacunku do Najświętszego Sakramentu. Oczywiście to są rzeczy, no, smutne, przerażające, przykre, ale też patrzmy na siebie. Czy my rzeczywiście, jak Jezus powiedział w Ewangelii, gdy Syn Boży przybędzie na ziemię, czy odnajdzie wiarę na ziemi? Czy my rzeczywiście wierzymy? Tutaj odnoszę się do słów Piotra przed momentem wypowiedzianych. Czy my wierzymy? My. Ja, Paweł, ty, Zosia, Stefan, ktokolwiek, ale tutaj na pierwszym miejscu stawiam siebie. Czy ja rzeczywiście wierzę, idąc do Kościoła, że tam jest żywy Bóg? Że w tym tabernakulum, w tej Eucharystii, w tym Słowie Bożym, w tej wspólnocie, w tym kapłanie, który sprawuje Eucharystię jako Alter Christi w trakcie liturgii, jest żywy Jezus Chrystus. No właśnie, to jest pytanie też, które chcemy postawić i jakby Państwa z nim zostawić na noc, chociaż jeszcze nie kończymy dzisiejszego programu, ale to jest jedno z tych pytań, które chciałbym, żeby zostało po dzisiejszym programie do refleksji każdemu z nas. To jest ważne pytanie, ważna refleksja i myślę, że warto jest wziąć sobie to na warsztat. A z drugiej strony, szanowni państwo, no warto też sobie zadać pytanie kolejne, które powoduje, że jeśli wierzę, że tam jest, no to dlaczego, prawda, ja nie wracam z radością? Dlaczego ten Bóg nie króluje w moim życiu? Dlaczego ja nie potrafię wrócić do domu i nie pokazywać właśnie w swoich słabościach, w swoich trudnościach, w swoim życiu takim codziennym, w twoim zawodzie, że Bóg jest twoim królem, że Bóg poddał wszystkie narody pod nasze stopy. To jest też niesamowite właśnie w katolickiej nauce społecznej, szanowni państwo, że my mamy być pewnym znakiem. Mamy być właśnie tym znakiem, który ma pokazywać, że Bóg tym, którzy zaufali Mu, daje skrzydła, tak? Że czyni, że możemy być jak orły latające, że wszyscy ci, którzy właśnie o tych świętych, których niedawno wspominaliśmy w tamtym wejściu, no umacniali się z tymi ludźmi, tak? Teraz mi przychodzi na myśl postać świętej Teresy z Kalkuty, która była, prawda, wzorem nie tylko dla ludzi wierzących w Boga jedynego, ale także dla buddystów, dla hinduistów, dla muzułmanów. Jej przykład jakby budził jakieś niesamowite, taką niesamowitą refleksję, że ten Bóg musi być kimś bardzo poważnym, skoro ona w ten sposób może funkcjonować. Postać naszego wspaniałego księdza, męczennika, księdza Jerzego Popiełuszki, prawda, że proszę zauważyć, że skoro traktujesz Pana Boga poważnie i wiesz, że On jest w Najświętszym Sakramencie, no to co robił ksiądz Jerzy Popiełuszko? Mówi, zło dobrem zwyciężaj. To zanieś termos do esbeków i daj im kanapki, bo marzną. Taki był ksiądz Jerzy. Taki był ksiądz Jerzy i myślę, że to też jest taki moment do refleksji, prawda? Czy ta trąba nie wołam, prawda, o Piotra i o Pawła, czy o Karolinę, czy
tutaj możesz wstawić swoje imię, prawda? Gdzie jesteś, prawda? Czy ty jesteś jeszcze jakimś znakiem, prawda? Bo ja bardzo często mam te doświadczenie jako wykładowca akademicki, pracuję z młodymi ludźmi na bardzo świeckim kierunku, bo ja wykładam zarządzanie. I bardzo często, kiedy studenci wiedzą doskonale, że także jestem biblistą, teologiem, przychodzą z różnymi dylematami, za co też jestem im wdzięczny. I kiedy rozmawiamy o jakimś kryzysie wiary tych młodych ludzi, to bardzo często pada z ich ust coś, co jest też trudne dla mnie jako dla ojca, że oni nie widzieli tej wiary w swoich rodzicach, że widzieli puste znaki. Chodzenie do kościoła, prawda, jakiś przymus. A później widzą ojca, matkę kłócącą się, oni często to nazywają pewną hipokryzją. Czyli prawda, nie byliśmy znakiem nawrócenia. Prawda. Ten kryzys, który dzisiaj też widzimy, prawda, w obecności ludzi w kościele, może to nie chodzi też, żeby były nas miliony, prawda, ale może tej soli też nie trzeba zbyt dużo. No, ale jednak widzimy, prawda, że ta laicyzacja postępuje, prawda, i ona jest, myślę, że będzie teraz bardzo przyspieszała w naszym kraju. I myślę, że to jest też jakieś takie wołanie do nas, prawda, ta trąba powinna nam uświadomić, prawda, czy my jesteśmy świętym miastem Jeruzalem, czy może Jerychem, które te mury muszą, prawda, zostać przez tą trąbę zniszczone, prawda, bo być może już tej świętości i tego znaku Bożego w nas jest mało. No tak, bo pamiętajmy, że to miasto Jerycho to jest takie miasto na dnie świata. Ono jest tym synonimem grzechu. To jest miasto nad brzegami Morza Martwego, tam gdzie Jordan wpada do tej słonej wielkiej kałuży, w której nie ma żadnego życia. Można powiedzieć, że to jest no, też taki obraz grzechu. Woda tak słona, że nie nadaje się do picia. Tam nie ma na brzegu i w samych wodach Morza Martwego, jak sama nazwa wskazuje, żadnego życia. A grzech to jest śmierć, to jest brak życia. Też pamiętajmy o tym, że to jest najniżej położone miejsce na ziemi. Nie mówię oczywiście o głębiach rowów oceanicznych, bo one mają 11 km głębokości, jak chociażby Rów Mariański, tam jeszcze są pewnie metry jakieś dodatkowe, ale to jest najniżej położona depresja. Depresja na kuli ziemskiej, jeśli dobrze pamiętam, to jest minus 392 metry. Żaden głębszy dół nie występuje na stałym lądzie czy na wyspie w obrębie stałego lądu. Więc to jest ciekawe miejsce, bardzo ciekawe, bardzo symboliczne i nad brzegiem tego miejsca leży miasto Jerycho, które, uwaga, jest najstarszym miejscem, siedliskiem kultury, najstarszym siedliskiem cywilizacji, którą historia określa jako wytwór już człowieka dojrzałego, tego człowieka czwartorzędowego, tego człowieka, który przestał już być jakimś homo erectus, jest po prostu homo sapiens. Tam odnaleziono ślady cywilizacji sprzed 11 tysięcy lat. Najstarsze, jakim już kultury antycznej, tak byśmy powiedzieli, kultury, która jest starożytna, która nie jest kulturą jakąś odnoszącą się do zamierzchłych czasów przeszłych, tych kultur absolutnie pierwotnych. A więc to była pierwsza taka cywilizacja, która zaczęła tworzyć jakieś zręby, podstawy tego świata, którym jesteśmy obecnie. Tylko pytanie, czy rzeczywiście kondycja ludzka jest równa temu pędowi do rozwoju cywilizacji. Mówię o tej kondycji człowieka jako istoty integralnej, również zatem istoty duchowej, która ma relację z Panem Bogiem. Bo tutaj Michał kolejny wpis zamieścił, odnosząc się do niego też, no warto zwrócić na to uwagę, o czym tutaj i Piotr, i ja raczyliśmy wspomnieć, mianowicie o tej, o wierze rzeczywiście w Boga, który jest żywy. Bo jak mówi Michał, pisze Michał, jedna z mistyczek, chyba wspomniana Katarina Rivas, mówiła, że jeśli ludzie uwierzyliby w prawdziwą obecność Boga w Najświętszym Sakramencie, to służby porządkowe musiałyby kierować ruchem pieszych, którzy pragnęliby
wielbić Boga. To od razu dodam, że rzeczywiście sprawdziłem, Katarina Rivas to jest, pochodzi z Boliwii, więc wspomnienie o Kolumbii było mylne. Podkreślam, że tak boliwijską jest mistyczką. Natomiast rzeczywiście to jest rzecz, którą warto zachować w sercu, w myślach po dzisiejszym programie, że owszem, budujemy wielkie wieże, czy wielkie mury, które jak Wierychu do dzisiaj są badane. Proszę Państwa, w Wierychu do dzisiaj są odkryte wykopaliska, gdzie można znaleźć ślady skorup sprzed ilu tysięcy lat, no to już trzeba by zatrudnić do tego archeologów, którzy by to swoimi naukowymi narzędziami badali, ale do dzisiaj tam leżą. Naprawdę, po tym się chodzi. No, to są potłuczone skorupy, które z tych setek, można powiedzieć, tysięcy lat stanowią jakieś świadectwo ludzkiej obecności tam. Tylko co z tego zostało? Co z tego zostało? Dlatego to dramatyczne pytanie Jezusa, który w Ewangelii pyta, ja powtarzam to szczególnie, niech to może będzie kolejną myślą, która będzie jakąś refleksją po dzisiejszym programie, czy Syn Boży znajdzie wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie. Z tym pytaniem zostańmy na chwil kilka, za moment ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym to programie wracamy po 2,5 roku ponad do cyklu Księga Psalmów, rozważając psalm 47. Naszym ekspertem, gościem tego wydania programu i współtwórcą cyklu jest profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca akademicki. A Państwo macie jeszcze te ostatnie minuty także na swoje refleksje, komentarze, myśli, pytania na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest na to miejsce. Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym wróciliśmy po 2,5-rocznej przerwie do reaktywowanego dzisiejszego wieczora cyklu Księga Psalmów. Rozważamy psalm 47. Ostatnie minuty spędzamy w towarzystwie profesora Piotra Kosiaka, teologa, biblista i wykładowca akademickiego, który pomaga nam zrozumieć, przyjąć te treści, które psalm ze sobą niesie. I na te ostatnie minuty chcemy zwrócić uwagę na wers 10, ostatni, zamykający ten psalm. Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama, bo możni świata należą do Boga. On zaś jest najwyższy. No to można powiedzieć, tutaj mamy tyle treści, że Piotrze, muszę ci oddać głos, bo głębia tego, co tutaj jest zawarte, jest tak obszerna i tak ma wielki wymiar, że mogę ewentualnie próbować czasami coś tam dopowiedzieć, ale przede wszystkim, Piotrze, proszę, abyś podsumował ten psalm wobec tych słów, które właśnie usłyszeliśmy. No to ja bym skorzystał teraz, szanowni państwo, z tłumaczenia księdza Wójka, czyli jedna z pierwszych Biblii w języku polskim. Książęta narodów zgromadziły się z Bogiem Abrahamowym, albowiem bogowie mocni ziemię są bardzo wywyższeni. I do tego dołożę jeszcze przekład hebrajski, czyli książęta narodów zebrali się z ludem Boga Abrahama, bo do Boga należą tarcze ziemi, on jest wielce wywyższony. No i wrócę do tysiąclatki, czyli do wydania 5. Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama, bo możni świata należą do Boga, on jest najwyższy. No, szanowni państwo, ja wspominałem w trakcie naszej audycji, że ten psalm jest także tym psalmem takim triumfującym, psalmem, który triumfuje także Izraela jako naród i pokazuje właśnie, że także ci, którzy są władcami narodów, są z ludem Boga Abrahama, tak? Czyli oni są włączeni w tą historię Boga Abrahama i dlatego też intuicyjnie mówiliśmy ciągle o Dawidzie. I to jest też łaska Ducha Świętego właśnie, że właśnie to jest to, prawda, że to jest Dawid, że to jest Saul, który jest wspomniany. I właśnie książęta zebrali się jako lud Boga Abrahama. I oni są także włączeni, tak, bo oni podlegają Bogu. I tu mi się bardzo podoba warszawsko-praskie tłumaczenie,
bo ona ma takie bardzo piękne rozwinięcie tego drugiego fragmentu, gdyż Bogu podlegają tarcze władców świata. I szanowni państwo, być może teraz państwo mają jakąś refleksję w tym, co się dzieje, nie wiem, w polskim świecie, w polskiej polityce. I może ktoś się z państwa lęka, co to będzie z Kościołem, co to będzie z historią Polski. Tarcze władców świata podlegają Bogu. Proszę się nie lękać, szanowni państwo, bo bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Bóg jest obecny w Kościele, Bóg jest obecny na świecie. I oczywiście mogą się dziać różne rzeczy, legislacyjne, trudności, ale Bóg jest ponad wszystkim. Wszyscy władcy świata, i tutaj mówię o władcach jako królach, jako, prawda, premierach, marszałkach i różnych innych osobach, ale też, szanowni państwo, czasami się pojawiają tacy władcy w naszym życiu, czyli idole. I być może dzisiaj takich idoli mamy w życiu, którzy nam zasłaniają Boga. One są różne. Ta idolatria jest bardzo różna. To może być seks, to może być pieniądz, to może być jakieś uzależnienie, to mogą być dzieci nawet, które mogą nam przysłaniać cały świat. I jesteśmy tak zniewoleni tą miłością, że już ich zniewalamy samych z sobą. I tu proszę sobie dodać właśnie te wyjaśnienie tego psalmu, prawda, że wszystko to podlega pod Boga, także Bogu należy te idole oddać, wyrzeknąć się ich. To jest też bardzo ważny moment w życiu katechumenów, którzy się przygotowywali do chrztu, którzy mieli się wyrzeknąć właśnie idoli, którzy mieli je nazwać po imieniu, tak. Którzy mieli pokazać, prawda, że Bóg jest Bogiem prawdziwym. On jest wywyższony, On jest ponad wszystko. Tak tutaj, jak państwo są na tej stronie Biblii Polskie, to proszę zauważyć, że skąd On zacnie jest wywyższony, On jest wielce wywyższony, On jest nader wywyższony. Bóg jest ponad wszystko, Bóg jest większy, Deus est major, Bóg jest większy od naszych problemów. Ja w takim razie z pewnym uporem dzisiaj będę wracał do księgi proroka Izajasza, bo w drugim rozdziale w odniesieniu do tego fragmentu znajduję to, co mówi prorok słowami: stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stanie mocno na wierzchołku gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę pańską do świątyni Boga Jakubowego. O, no proszę, po raz kolejny wracamy do Jakuba. Niech nas uczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami, bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą już więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu Jakuba, postępujmy w światłości pańskiej. Proszę państwa, jeżeli narzekamy na to, dlaczego ten świat wygląda tak, jak wygląda, dlatego wygląda, proszę państwa, na to, że ludzie się tymi słowami nie przejmują zupełnie. Bo jak w innym miejscu prorok Malachiasz mówi w 4 rozdziale swojej księgi, bardzo podobnie do Izajasza, stanie się na końcu czasów, będzie ustanowiona góra domu pańskiego, utwierdzona na wierzchołku gór, a wystrzeli ponad pagórki i popłyną do niej ludy. Czyli można powiedzieć, że Malachiasz powtarza za Izajaszem, prorok mniejszy za wielkim prorokiem, te słowa, to znaczy, że on je podkreśla, żebyśmy słyszeli, że one nie są wypowiedziane raz, a więc są bardzo istotne. Czasami jest tak, że jakaś perykopa z Ewangelii czytana jest 2, nawet 3-krotnie razy w ciągu tygodnia, to znaczy, że naprawdę warto się na niej skupić, bo to słowo ma nam coś do powiedzenia. Ale jeżeli jeszcze spojrzymy na inne miejsce Księgi Izajasza, na rozdział 60, to tam jest powiedziane pewien ślad, który odnajdujemy w Ewangelii, że przyjdą ludzie ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa, o czym mówi Jezus. No i właśnie, i wcześniej zapowiada to także prorok: cudzoziemcy odbudują Twe mury, a ich królowie będą Ci służyli, bo uderzyłem Cię w moim gniewie,
lecz w mojej łasce okazałem ci litość. Niedawno z księdzem profesorem Kieniewiczem rozmawialiśmy tutaj o miłosierdziu i sprawiedliwości. Jeżeli można znaleźć jakiś wers, który mówi o tym, jak rozumieć sprawiedliwość w kontekście miłosierdzia i odwrotnie, no to w tych słowach, mam takie poczucie, możemy znaleźć do rozważania dużą przestrzeń. Bo uderzyłem cię w moim gniewie, lecz w mojej łasce okazałem ci litość. To, co mówiłeś, Piotrze, o tym, że Bóg zawsze patrzy na nas z miłością i próbuje i chce odnaleźć w nas to, co dobre i wydobyć z nas, mimo naszych grzechów, upadków, no to tutaj jest ta przestrzeń. Te słowa warto naprawdę zwrócić ku sobie i zobaczyć, rozważyć je w sercu. Przypomnę, że to jest rozdział 60 Księgi Izajasza, wers 10b, czyli to drugie zdanie w tym wersie 10. Warto na nie spojrzeć i też w kontekście tego psalmu dzisiejszego jakoś się w nim zanurzyć. Pierwsza i jedna minuta na zegarze, tak więc myślę, że w ciągu paru minut powinniśmy zakończyć, żeby nie przedłużać, dlatego jak zwykle na koniec przeczytamy jeszcze raz ten psalm. Kierownikowi chóru, synów Koracha, psalm: wszystkie narody klaskajcie w dłonie. Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, bo Pan Najwyższy, straszliwy, jest wielkim królem nad całą ziemią. On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. Wybiera dla nas dziedzictwo, chluby Jakuba, którego miłuje. Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy dźwięku trąby. Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie, gdyż Bóg jest królem całej ziemi. Hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama, bo możni świata należą do Boga. On zaś jest najwyższy. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. To pytanie, które zawsze padało od początku istnienia tego cyklu, teraz stawiamy też na koniec, żeby przejrzeć się w tym słowie, do czego chcemy Państwa zaprosić, ale zanim to uczynimy, to jeszcze zobaczmy, jak w tym psalmie odnajdujemy Jezusa Chrystusa i Jego osobę, misję ewangeliczną tutaj na ziemi. No, szanowni Państwo, myślę, że wspominaliśmy tutaj wielokrotnie o Jezusie. Bardzo się starałem jakby to, żeby Jego obecność była w tym psalmie, no bo On, szanowni Państwo, jest tym, który nam przyniósł tą radość. On jest tym Emanuelem. On jest Bogiem z nami. On spowodował właśnie, że możemy radosnym krzykiem wykrzykiwać, prawda, to, że Bóg jest najwyższy. Z jednej strony, prawda, to dzięki Niemu możemy w ogóle poznać Ojca, bo kto widzi Jego, widzi i Ojca, i On nam daje Ducha Świętego. O tym dziedzictwie, prawda, w wersecie 5, wybiera dla nas dziedzictwo, chlubę Jakuba, no przecież my w Jezusie Chrystusie jesteśmy synami samego Boga, więc no to jest taka moja krótka odpowiedź, jak jest obecny Jezus w tym psalmie. Jezus nas uczy także wychwalania Boga. Tak? Uwielbiam Cię, Ojcze. To jest też ta modlitwa Jezusowa, więc w Jezusie Chrystusie możemy też uwielbiać Boga. Przez Jezusa Chrystusa uwielbiamy Boga w Duchu Świętym. Tak też właśnie kończy się ta doksologia, prawda, którą ty też, Pawle, dodałeś po tym psalmie. Świetnie, bo też tak się modli Kościół, prawda, że Kościół zawsze psalm kończy doksologią. Czyli chwałą Boga Trójjedynego, który ma być wywyższony. Pozwolę sobie jeszcze dodać jedną rzecz, która takim bardzo mocnym obrazem mi się zarysowała, kiedy chciałem zobaczyć, jak ja w moim odczuciu, w moim sercu i przez moje doświadczenia widzę Jezusa w tym psalmie. Otóż wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy dźwięku trąby. Jeśli pamiętamy te fragmenty w Dziejach Apostolskich i w Ewangelii, w niebowstąpienia Jezusa, to jak dobrze wiemy, no, ci apostołowie stali tam z rozdziawionymi paszczami i tak nie za bardzo wiedzieli, co się dzieje. Żałowali, chcieli z Jezusem, no nie wiadomo co. No tacy byli, no nie do końca wiedzieli, w czym rzecz. Jak zresztą przez całe dzieje w ogóle tej wspólnoty
12 towarzyszy, którzy apostołowali, którzy towarzyszyli Jezusowi. Ale wręcz do tego dochodzi, że przychodzą tam dwaj mężowie w białych szatach, mówią, no co się tam wpatrujecie w to niebo? Idźcie do roboty, idźcie, głoście Ewangelię. No, nie, już Jezus wstąpił do nieba. Być może tam, skoro ci ludzie, którzy znali Jezusa 3 lata, chodzili z Nim, nie byli w stanie wydać radosnych okrzyków i zagrać na trąbie, że Jezus jest królem, który właśnie wstępuje na tron, do którego zaprosił go Ojciec, no to aniołowie muszą to uczynić za nas. Dlatego znowu, można powiedzieć, wraca kwestia wiary mojej, twojej, naszej. Ale tak już najbliżej mojego serca jest to. Wybiera dla nas dziedzictwo chluby Jakuba, którego miłuje. Proszę Państwa, Jakub, moja, jak już podkreślałem dzisiaj, ulubiona postać biblijna, oprócz Jezusa, rzecz jasna, ale starotestamentalna ulubiona. Człowiek, który nawywijał tyle, że no, brakowałoby pewnie drugą księgę objętości Pisma Świętego trzeba by było spisać, żeby wszystkie jego wyczyny niechlubne tam mogły się znaleźć i kto wie, czy nie zabrakłoby miejsca na to. On staje się tym, który dał początek Izraelowi. Jakub, czyli Izrael, tak brzmi jego nowe imię. A więc kogoś takiego Bóg wynosi. Chlubę Jakuba, którego miłuje. Wracam do tego największego przymiotu Bożej miłości, czyli miłosierdzia Bożego okazanego Jakubowi i przez to, że jemu okazanego, właśnie mocą Bożą w nim, w Jakubie okazało się, że to miłosierdzie może zostać powielone, bo Jakub poszedł prosić brata o przebaczenie, poszedł z nim się jednać. Brata, wobec którego zgrzeszył ciężko, zabierając mu to, co przynależne z całej właśnie cywilizacyjnej natury istnienia starszeństwa rodu, które w tym starożytnym Izraelu funkcjonowało. Mianowicie zabrał bratu to, co najważniejsze mógł mu ojciec przekazać, czyli Izaak schodząc z tego świata, mianowicie błogosławieństwo. On ukradł bratu, no i w gruncie rzeczy teoretycznie na nim skorzystał, bo obfitował wiele rzeczy, ale tak naprawdę był głęboko nieszczęśliwym człowiekiem z powodu swoich niecnych czynów. I Bóg wynosi go jako ojca Izraela, którego miłuje. Zapamiętajmy to słowo, którego miłuję, bo to może być jakimś bardzo pomocnym słowem w tym pytaniu, które stawiamy zawsze na koniec. Jak my, jak ja, jak ty, Piotrze, jak każdy z Państwa, niech tutaj proszę wstawić swoje imię, odnajdujemy się w tym psalmie. Zachęcamy do lektury. Jeżeli pomogliśmy Państwu w rozważaniu tego psalmu, to bardzo nam z tego powodu miło. Ale zanim się pożegnamy, to jeszcze chcę tutaj sięgnąć do tego, co Państwo zapisaliście jako pewne zagadnienia, pytania do Piotra, więc żeby nie było tak, że zamykamy bez Państwa udziału dzisiejsze spotkanie, to już sięgam do tych słów. Grzesiek napisał: korzystając z okazji pana profesora, chciałbym przede wszystkim podziękować za audycję 8:00 czytań, to także na naszej antenie w niedzielę, którą staram się słuchać regularnie. Bardzo lubię te teologiczne dywagacje. Nieraz rozjaśniają niektóre aspekty, nieraz komplikują, ale zawsze zachęcają do poznania Boga. Pozdrowienia także dla pana Jana Kozłowskiego oczywiście, czyli współtwórcę razem z Piotrem tego cyklu i z Arturem Moczarskim. Tutaj już dodaję od siebie. Mam pytanie i teraz przechodzi Grzesiek już do pytania. Może nie bezpośrednio związanego z omawianym psalmem. Chciałbym zapytać o pana zdanie dostawianej przez księdza profesora Piotra Kieniewicza tezy, postawionej na podstawie modlitwy pańskiej oraz na podstawie przypowieści o nielitościwym dłużniku. Zrobię tutaj pauzę i powiem, w czym rzecz. To jest odniesienie do programu sprzed paru dni, jeśli dobrze pamiętam, z wtorku w ubiegłym tygodniu, kiedy mówiliśmy tutaj o pewnej relacji między miłosierdziem a sprawiedliwością i taką tezą, że cofnięcie przebaczenia człowiekowi przez Boga i nieważności spowiedzi w przypadku braku przebaczenia. Szczerze powiem, że jestem trochę tym zafrasowany. Ja jestem przekonany i bardzo mocno od wielu, wielu lat wierzę w Boże miłosierdzie. I to Boże miłosierdzie dla mnie jest tajemnicą. Myślę, że dla wszystkich nas jest tajemnicą i pewnie musiałbym poznać szerszy kontekst tej wypowiedzi, Pawle, bo też nie chcę jakoś
wchodzić. Prześlę ci link do tej publikacji księdza profesora Pieniewicza, więc może następnym razem, kiedy będziemy rozważać kolejny psalm, tutaj się do tego ustosunkujesz. No bo to jest oczywiście dosyć taka rozbudowana teza i kontekst rzeczywiście szerszy niż tutaj Grzesiek napisał. Tak, więc może zróbmy w ten sposób. Ja obiecuję, że zajmę się tym, tylko po prostu muszę przeczytać tezę publikacji i mogę się do tego jakoś odnieść. To przejdźmy do tego, co napisała Bogumiła. To dlaczego, panie Piotrze, tradycjonaliści odmawiają nam tej radości, tutaj tej radości, o której mówiliśmy, o której mówi psalm, do której nawołuje. I wracając do tekstu Bogumiły, dlaczego odmawiają nam tej radości, uważając wszelki jej przejaw za ducha modernizmu? Pamiętam, jak kiedyś pewien misjonarz opowiadał, gdy po przeistoczeniu podczas mszy w afrykańskiej wiosce wszyscy zaczęli klaskać, tańczyć, cieszyć się, że teraz Pan Jezus jest z nimi. No więc, szanowna pani, dlatego Kościół też odczytuje znaki, między innymi od Soboru Trydenckiego. Nastąpiło wiele synodów, mieliśmy Sobór Watykański I i Sobór Watykański II. I oczywiście Kościół po Soborze Watykańskim II widzi miejsce dla osób, które uważają siebie za tradycyjnych katolików, ale zdecydowanie Sobór Watykański II kładzie ten nacisk właśnie na tą radość, na dziękczynienie, na wprowadzenie tych elementów, które też obrzędów liturgicznych, tak jak pani wspomniała, ryt afrykański, gdzie jest tego tańca bardzo wiele i tej radości i muzyki, ale także proszę zauważyć, jak funkcjonują wspólnoty po Soborze Watykańskim II, prawda? Czy wspólnota bliska naszemu sercu, droga neokatechumenalna, czy odnowa w Duchu Świętym, czy ruch Światło Życie. Przecież widzimy tam totalny entuzjazm, radość, pieśni, które się pojawiły tak mniej więcej od lat 60., 70. w Kościele, które znamy, prawda? To jest ten przejaw właśnie tego, że Kościół odczytuje te znaki, prawda? Że ta radość jest obecna. Proszę zauważyć też Światowe Dni Młodzieży papieża, czy Jana Pawła II, ile tych elementów takiej spontanicznej radości, także liturgicznej, jest. A najlepszym momentem na tą radość jest dziękczynienie po Komunii Świętej, prawda? Taka szczera radość w Duchu Świętym, że Bóg jest w naszym sercu. Piotrze, serdecznie ci dziękuję. Zamykamy już dzisiejsze wydanie, bo prawie 13 minut po godzinie pierwszej, tak więc czas najwyższy się pożegnać. Piotrze, dziękuję ci, że jeszcze zostałeś te bonusowe minuty z nami. Dziękuję też państwu za cierpliwość i chcieliśmy po prostu domknąć pewne wątki, które wymagały zamknięcia, tak więc wybaczcie nam, że lekko przeciągnęliśmy, ale bez tych dodatkowych minut by to po prostu się nie udało. Tyle treści jest w tym, wydawałoby się, krótkim psalmie i w państwa pytaniach i odpowiedziach na niektóre chcieliśmy tutaj uwzględnić. Dziękuję jeszcze raz. Dzisiaj w reaktywowanym po 2,5-rocznej przerwie cyklu Księga Psalmów rozważaliśmy psalm 47. Był z nami współtwórca tego cyklu, nowy po Alinie Szatkowskiej przejął schedę, profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca akademicki Kolegium Civitas Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i w Kolegium Humanum. Piotrze, serdecznie i gorąco ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Alina nie będzie smutna, że jakoś daliśmy radę. A niech ta radość z psalmu 47 spowoduje, żebyśmy w tej radości jednak takiej trochę już uśpionej poszli spać. Jeszcze raz ci dziękuję, Piotrze. Dziękuję także państwu. Dziękuję za uwagę i za cierpliwość. Dziękuję za wszystkie wpisy na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystkie udało się przeczytać. Chociaż tutaj pojawiły się też entuzjastyczne, że w 150% sobie poradziłeś, Piotrze. Tak więc na pewno uda nam się dojść do tych 150, do 150 psalmu, chociaż po drodze czeka nas chociażby psalm 118, który jest wielokrotnie dłuższy niż dzisiejszy, więc mam takie poczucie, że chyba będziemy musieli go rozbić na parę audycji, bo to jest fizycznie niemożliwe, żebyśmy byli w stanie go omówić. Dziękuję raz jeszcze. Zapraszam państwa do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23:00. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie
przez internet ze strony radioplus.pl. Zapraszam także na Facebook, ale to już jutro, we wtorkowy wieczór, kiedy w cyklu Echa Historii rozmawiać będziemy o Helenie Marusa Żównie i o jej życiu między górami a wojną. Gościem jutrzejszego wydania będzie Sylwia Winnik, dziennikarka, reporterka, pisarka, autorka wielu książek i tej najnowszej, która ukazała się w ostatnich dniach, zatytułowanej Kurierka z Tatr. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.